Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny raz się widzimy na moim kanale. Nowy materiał. W tym materiale poruszymy temat prawidłowego pomiaru zamków. Ponieważ, no, nie wiem, dziesiątki, jak nie setki telefonów, które dostaję, jest dialog w rozmowie najczęściej taki: dzień dobry, czy wymienia pan zamki? Dzień dobry, wymieniam. A jakiego zamka to dotyczy? A, taki zwykły, normalny. I już wiadomo, że nie wiadomo nic. Natomiast, no, ważna to jest kwestia. Gdybyście chcieli sami wymienić taki zamek gdzieś, nie wiem, w markecie, iść kupić, jak co kupić, jak znaleźć, gdzie szukać, lub jakbyście mieli problem i byście dzwonili do ślusarza, też w jakiś sposób mu wytłumaczyć, zobrazować sytuację, żeby wiedział, o czym mowa. A w dzisiejszym materiale będziemy rozmawiać o prawidłowym pomiarze wkładek. Bardzo częsty temat, bardzo często wymieniana rzecz, bo wystarczy wymienić wkładkę i już inne klucze obsługują zamek, jeśli to jest zamek na wkładkę oczywiście. Wkładki również występują różnego rodzaju. Są tak zwane zębatką, są tak zwane z pokrętłem i jeszcze są normalne, obustronnie na klucz. Na te wszystkie trzy rzeczy trzeba zwrócić uwagę. W tym materiale właśnie wytłumaczę wam, jak na to zwrócić uwagę. Tak samo zamki wpuszczane, jak się je prawidłowo mierzy, na co zwrócić uwagę, co to są za dziwne cyferki na pudełkach podawane. To wszystko postaram się wam wytłumaczyć i żebyście się nie motali następnym razem, żeby po prostu przebrnąć przez problem kupna zamka lub wytłumaczeniu ślusarzowi, co jest co prawidłowo. Nie przedłużając dłużej, zapraszam do materiału, zapraszam do subskrypcji kanału. Tam jest taki dzwoneczek, proszę cyknąć, wiecie, o co chodzi. No i teraz najczęściej popełniane błędy, jakie są. Najczęściej popełniane błędy są takie, że ktoś na przykład wkładkę z gałką mierzy od razu całość razem z częścią gałki. Jest to, no, bardzo duży błąd, ponieważ z takiego wymiaru kompletnie nic nie można odczytać i nie wiadomo, o jaką wkładkę chodzi. Drugim błędem jest taki, że ludzie często mierzą po prostu, ile centymetrów ma wkładka. Tak jak w tym przypadku ma 8 cm, mierzą po prostu to, że ma 8 cm i to też nie jest dokładny pomiar, aczkolwiek, no, już cokolwiek mówiący, ale to jeszcze nie jest prawidłowy pomiar. Prawidłowym pomiarem jest mierzenie wkładki z każdej ze stron, czyli od czoła wkładki do osi śruby montażowej, czyli dokładnie do środka tego otworu. Tak samo z tej strony i tak samo z tej strony. I teraz, żeby tą wkładkę na przykład prawidłowo zwymiarować, przykładamy centymetr i patrzymy, ile ma. Z jednej strony ma 35 mm, a z drugiej ma 45 mm, co nam daje w sumie 8 cm, ale nie jest symetryczna. 35 na 45 i należy jeszcze zaznaczyć w pomiarze, z której strony jest gałka, czyli w tym przypadku od 35. Kolejnym pomiarem będą wkładki z obustronnie wkładanym kluczem, natomiast różnią się tym, że z tej strony jest tak zwany zabierak, z tej strony jest tak zwana zębatka. To jest bardzo istotne, należy na to zwrócić uwagę, ale sam pomiar wkładek jest dokładnie taki sam, czyli przykładamy wkładkę do początku, czyli do czoła zamka, jedziemy do osi śruby montażowej, czyli tak jak w tym przypadku jest 40, zamieniamy stronę, patrzymy znów od osi do, od początku zamka do osi śruby montażowej jest 30, czyli jest 40 na 30 z zębatką ta wkładka, a ta wkładka jest w takim razie 45, czyli też mierzymy od czoła do osi, 45 na 35, tylko że na zabierak, ale pomiar jest taki sam. A co w sytuacji,
gdzie mamy założoną jakąś rozetę, no i nie potrafimy takiego zamka po prostu wyciągnąć, tak? W takim przypadku robimy to w bardzo prosty sposób, czyli od śruby montażowej, która jest widoczna w listwie w zamku, mierzymy do końca drzwi, ten pomiar wtedy mierzymy do końca drzwi, czyli tak jak w tym przypadku jest 5 cm. Tak? No ale dokładnego pomiaru wkładki jeszcze nie mamy. Więc skoro tu nam wyszło 5 cm, to wkładamy sobie cokolwiek w tą dziurkę od klucza. Wkładamy sobie cokolwiek w tą dziurkę od klucza. Łapiemy sobie paluszkiem na samym początku. Wyciągamy, no i patrzymy, ile to weszło do, zanim się spotkało z czołem wkładki. Czyli no, od razu widać, że około 0,5 cm, więc jeśli tu wyszło nam ten wymiar 50, to wiadomo, że jak odejmiemy szyld, to sama wkładka będzie miała 45. Tak samo to dotyczy tego zamka, jak i tego zamka. To są właśnie prawidłowe pomiary wkładek, które należy wykonać przed zakupem zamka, bądź wezwać specjalistę i on sobie z tym poradzi. Natomiast gdybyśmy chcieli również użyć, znaczy mielibyśmy na drzwiach założony szyld antywłamaniowy, no to również bez zdejmowania jego można zmierzyć wkładkę, która jest włożona w drzwi, bez jakichś tam większych problemów. Natomiast jeśli chodzi o zamki wpuszczane, tu jest temat trochę inny. Z zamkami wpuszczanymi. Natomiast co to w ogóle jest zamek wpuszczany? Zamek wpuszczany to jest zamek, który jest wpuszczany w otwór zrobiony w drzwiach, czyli w konstrukcję drzwi jest po prostu włożony, przykręcony, tu jest wkładana wkładka, tu jest klameczka, no i wiadomo, to wszystko działa. No dobrze, no ale skoro mamy taki zamek i na pudełku na przykład prawidłowe oznaczenie tego zamka jest 72x60, to jest oznaczenie tego zamka, czyli co to znaczy, że mamy takie oznaczenie? To znaczy, że od czoła listwy do osi klamki, tutaj, dokładnie do tego miejsca, zresztą pokażemy to, jak to będzie wyglądało, jest 60, czyli 6 cm, a od osi klamki, czyli od osi, od środka klamki do, i teraz jak tu mierzy się na dole? Nie mierzy się tutaj do tego miejsca, tylko mierzy się do połowy górnego, do połowy no tego górnego grzybka, który jest na wkładkę. I tutaj będzie 72. I to jest dlatego tak jest napisane na pudełku 72x60, czyli tu jest 60, tu jest 72. Ale to są dwa podstawowe, główne tak zwane wymiary, bo moim zdaniem to jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne pomiary. Przede wszystkim pierwszy, jeśli mamy drzwi drewniane i wyfrezowany tam po prostu otwór, to należy również zwrócić uwagę, którego nigdzie nie podają, to już warto sobie zmierzyć, na długość tego zamka, w tym przypadku 9 cm. Powinno się taki otwór zweryfikować, czy on ma 9, czy nie wiem, na przykład 8,5, bo jak 8,5, to wiadomo, że ten zamek nam nie wejdzie i albo trzeba jeszcze dofrezować ten otwór, albo po prostu ten zamek tam pasować nie będzie. A drugą rzeczą, jaką należy zwrócić uwagę, to jeżeli drzwi są, tak zwany zamek jest wpuszczany, czyli wygrawerowany jest równo na tą listwę całą dookoła, jest taki wpust, gdzie lico tej listwy jest zlicowane z krawędzią drzwi, no to wtedy trzeba zwrócić uwagę również na długość tej listwy, czyli odtąd dotąd, jakiej jest długości dotąd, oraz na jakiej szerokości są otwory. To też jest bardzo istotne i ja zwracam zawsze na to uwagę i ja jeszcze sobie dodatkowo mierzę grubość tego. Natomiast płata czołowego. Natomiast jeśli zamek jest po prostu przyłożony do drzwi i przykręcony na dwa otwory, że nie ma takiego wpustu, żeby on był równo wpuszczony, na przykład w drzwiach metalowych takie wpusty nie ma, takich wpustów, wtedy należy tylko zwrócić uwagę na ten wymiar, czyli tak zwany dormas, i no i ewentualnie na jakiej szerokości są te śruby
które trzymają cały zamek. No aczkolwiek też, jak to się nie pokrywa, można zrobić nowy otwór, przykręcić i wtedy nie ma największego też z tym problemu. Ale to jest zamek na wkładkę. A jak zmierzyć zamek łazienkowy, który nie ma tego zamka na wkładkę? A no dokładnie właśnie w ten sam sposób. Tu jest również na tym zamku podany rozmiar, w tym przypadku 60x50. Czyli co to znaczy? A już tłumaczę, że... Może to odstawimy, to weźmy tutaj, że od krawędzi zamka do osi klamki będzie 5 cm i tutaj również, tylko w tym przypadku mierzymy równo do osi tego kwadrata, który jest od otwierania zamka łazienkowego, czyli tutaj znaczy, że jest 60. I tak też jest właśnie pokazane na pudełku. No słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że obrazkowo wytłumaczyłem Wam, jak prawidłowo zmierzyć zamki, tak samo wpuszczane, jak i wkładki. A teraz spieszę z odpowiedzią na temat, jak prawidłowo ustalić, jakie to są drzwi. Zawsze stoimy przodem do drzwi, do kierunku otwierania drzwi, żeby na nas się otwierały, a później weryfikujemy, po której stronie są zawiasy. Więc jeżeli stoimy przed drzwiami na zewnątrz i drzwi otwierają się, powiedzmy, w ten sposób na nas, no to wtedy są zewnętrzne, lewe. Handlowałem drzwiami kupę lat, więc miałem salon, więc ten temat po prostu przerabiałem bardzo wiele razy. No, nie każdy musi wiedzieć po prostu, jak to jest. Zawsze starałem się to wytłumaczyć, więc teraz również staram się Wam to wytłumaczyć. No i mam nadzieję, że już wszystko będzie jasne, że już będziecie sobie z tym radzić. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do stuknięcia w dzwoneczek. Wiecie, jak to działa. No i jeszcze mam dla Was taki mały rebus na sam koniec. Chciałbym, żebyście... Znaczy, ja bym chciał sprawdzić siebie, czy przekazałem Wam te informacje w miarę jasno i wyraźnie dla Was. I mam dla Was rebus. Napiszę na kartce pewne rzeczy i chciałbym, żebyście mi w komentarzu napisali, jakie to są drzwi i w którą stronę się otwierają. Taki mały rebusik na sam koniec. Mam nadzieję, że wszystko było jasne, że materiał się podobał. Bądźcie bezpieczni. Miłego reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Hej i do następnego.